I Alfonsi mnie zaczęli zaczepiać tak na siłę, zaciągać gdzieś. Na przykład zatrzymywała mnie gdzieś policja, mówi, co tu robisz? Ja mówię, że walczę w Muay Thai. Dobra, jedź. Po miesiącu plecak już waży więcej. Dlatego miałem mieszkanie z basenem, jedzenie dla mnie i dla dziewczyny, no i skuter, paliwo. I dawałem radę przeżyć. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie u mnie w klubie w Poznaniu, Sutkiewicz Gym. A dzisiaj mam okazję gościć specjalnego gościa, wielkiego podróżnika i wojownika. Piotrek Pająk jest dzisiaj u mnie. Słuchajcie, zwiedził cały świat, a w Poznaniu na mojej siłce jest dopiero pierwszy raz. Także bardzo się cieszę, że w końcu zawitał i oczywiście zrobię z nim trening. Ale nie trening fajterski, on jest od tego specjalistą i kozakiem, ale zrobimy sobie dzisiaj taki typowo kulturystyczny trening. Także zobaczymy, czy... Witam serdecznie. Czy poza kopaniem, biciem i tak dalej potrafi też coś podnieść? Czuję to trochę bez... Możemy zaczynać. Dobrze, także idziemy na siłownię. Rozgrzeweczkę sobie zrobił na worku, bo jak zaczął, że są worki, to musiał sobie trochę poobijać. Ale mówię, dzisiaj trening kulturystyczny. Niech się coś dzieje. Niech bicki rosną. Do tyłu w ogóle się nie odginać za bardzo, tak? Tylko... To wszystko zależy od tego też, które mięśnie trenujemy, nie? Bo jak chcemy na przykład bardziej najszerszy sam trenować, to tak jakby ściągamy łokciami do tyłu. Jakbyśmy chcieli bardziej środek pleców, to wtedy tutaj można się delikatnie jakby odchylić, żeby bardziej pociągnąć łopatkami do tyłu. Nie? Czyli wiadomo, albo tak bardziej najszerszy, albo tak bardziej środkiem pleców. Dobra, ale pierwsza seria i tak taka rozgrzewkowa, więc robimy tak ogólnie. Troszeczkę tymi łopatkami też sobie popracujemy. Wiecie, na pewno kulturyści nie wyobrażają sobie takiego życia na walizkach. Nie wyobrażają sobie, jak można w taki sposób funkcjonować i robić formę. Ty natomiast powiedz tak, cały czas podróżujesz, ale cały czas trenujesz. Na całym świecie, można powiedzieć, trenujesz. Tak, tylko to jest jak właśnie, się z tym radzisz? To jest właśnie ta różnica w treningu takim, jak ja robię, a kulturystycznym. Jednak kulturyści potrzebują siłownie być cały czas, te ciężary. Ja tak naprawdę do sztuk walki mogę wykorzystywać wszystko, co mam pod ręką. Nawet choćby pobiegać, w hotelu coś porobić. Ale zawsze i tak w każdym miejscu, do którego przychodzę, szukam jakiejś salki treningowej, szukam nawet siłowni, jak się uda, żeby cokolwiek robić. Teraz, jak wiedziałem, że pomiędzy walkami mam okres taki, który muszę wykorzystać, starałem się w każdym kraju trenować. No nie w każdym była możliwość, ale w większości a cały czas robię. Od jakiego czasu wiesz o tej walce, która będzie teraz? Wiesz co, ja od razu wiedziałem po ostatniej walce. Wiedziałem, że na dziewiątce się nie pisze, bo miałem też kontuzję, miałem twarz uszkodzoną i w ogóle ruszyłem w podróż. Także wiedziałem, że będę na dziesiątce walczył. Miała być już wcześniej, miała już być, nie miesiąc, nie za miesiąc. Także wiesz, cały czas musiałem coś robić, a jak mi już zadzwonili, że mój przeciwnik jest dograny, no to wtedy już wyleciałem na jeszcze większe obroty, już tak wiesz, starałem się dwa razy dziennie nawet czasem coś poćwiczyć. No i myślę, że formę ile zrobiłem. Krajów zaliczyłeś w czasie tych przygotowań? Teraz 8 miałem, dokładnie. Poleciałem najpierw do Meksyku. Dobrze sobie trenować do walki, czy w ogóle do jakichkolwiek zawodów, czy do czegokolwiek i zrobić po drodze 8 krajów. Da się, da się. Szczególnie jak na przykład trenowałem w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, no to z Andrzejem Funfarem trenowałem, z bardzo dobrym bokserem. Adama Komnackiego też tam poznałem. Później poleciałem do Brazylii, no to Brazylia to żyje tylko no po prostu sportem, sztukami walki. Tam wszędzie, gdzie się nie poszło, coś się działo. Albo ludzie gdzieś na plaży trenowali, albo biegali, albo na salki się chodziło ćwiczyć na siłownię. No tam, ten kraj to jest po prostu sport. Niesamowita sprawa. Tutaj staramy się tak, jakby łokcie miały być delikatnie z przodu, żeby też bardziej pracował najszerszy. I staramy się dodatkowo jakby ściągnąć łokciami. Łokciami ciągnęcie, nie tak plecami typowo, czy... Tak, czyli wiadomo, że nie staramy się odchylać, ciągnąć do tyłu, bo jak się odchylamy i ciągniemy w tył, bardziej pracuje górna część pleców. A jeśli chodzi o najszerszy, to zawsze ten łokieć musi się lekko z przodu, tak jakbym chciał naciskać tak, łokciem do dołu, a nie po prostu pchać jakby łokcie za siebie, nie? Dobra. Też miałem za wysoko, ale to tam stwierdziłem, że nie przeszkodzi nam. Powiedz mi teraz, do tej walki musiałeś jakąś wagę robić? Tak, no jeszcze muszę zrzucić 4 kg, bo mam 77. No ale praktycznie tam zacząłem już, catering mam tam jakieś, suplementacja też, od SFD oczywiście. Wiadomo. I myślę, że spoko, bo ja to nawet jak podróżuję,
To właśnie, cały bo jak, czas bo jak, samą uwagę praktycznie. Jak jednak jeździsz tak, tak po świecie, no to nie mam co gadać, no to ta dieta jest ciężka do utrzymania. No, właściwie, wiesz jak ja mam, ja co jadę do jakiegoś kraju, ja lubię próbować rzeczy. Ja bym był szalony, jakbym super. Pojechał gdzieś na przykład, wiesz, nie spróbował meksykańskiej kuchni, kolumbijskiej, no tak, gdzieś. Wiadomo. No nie da rady nie spróbować, a to jest wszystko takie dobre, ale też tłuste. Na przykład, wiesz, jak w Meksyku jesz z ulicy, z takich tych, no to wszystko jest na głębokim oleju smażone i tak dalej. Ale, no ale trzeba próbować. Ale ja mam akurat organizm tak przyzwyczajony, że co by się nie działo, 80 kg jest cały czas. Aha. I no i czasem po prostu 2-3 kg więcej, nie skaczę do góry, idzie. Ale wracam na przykład 2 tygodnie dobrego treningu, dobrego jedzenia, od razu jest 80-81. No i tak przed walką 4 tygodnie już staram się tak po kilogramie co tydzień, po co pół kilo i przed samą walką 2 kilo odciąć w wannie. Czyli teraz wróciłeś do Polski po to, żeby już te ostatnie tygodnie. Tak, no za 4 tygodnie. Tak, za 4 tygodnie walka. Także wiesz, i jedzenie, suplementacja, trening 2 razy dziennie, tylko głowa skupiona w walkę. A jakieś groźne miejsca gdzieś tam miałeś? Jakieś ciężkie przygody? No, gdzie dusza wojownika musiała? W Bangladeszu miałem na przykład. Tak. Chcieli zmienić moją religię na siłę. Aha. Tam się przez chwilę bałem jednak, bo tam 95% islam. Ja tak wiesz, zapuściłem sobie brodę taką dłuższą, wąsa zgubiłem, żeby wyglądać jak oni po prostu. No ale się nie udało całkiem. No i w Indiach też tak raz miałem. Poszedłem na dzielnicę, na którą nie powinienem pójść, co tam dziewczynki pracowały. No i Alfonsi mnie zaczęli zaczepiać na siłę, zaciągać gdzieś, to trzeba było też uciekać. No to tak wiesz, czyli mnie gdzieś ciągnąłem, byłem tam sam jedyny, wiesz, obcokrajowiec, to myślę, że wiesz, nawet bym nie skorzystał, tylko by mnie obrabowali i pokroili na kawałki. To tam musiałem stanąć też uciekać, a tak to nie, tak to... W Brazylii trzeba było uważać na siebie, bo Brazylia jest jaka jest, nie ma co ukrywać. Nie jest tam strasznie jakoś, ale wiesz, ja tam byłem jako, z miejscowymi się kolegowałem, to miałem spoko. Tak. Ale jednak turysta powinien uważać trochę na siebie. Tutaj wszystko zależy od tego, jak prowadzimy ramiona. Jeżeli ramiona są jakby tak lekko zrotowane do środka, czyli jakby przenosimy w ten sposób tak, no. ramię i przenosimy przy sztywnym ramieniu bez uginania i prostowania w łokciach, to jest to super ćwiczenie na najszersze. O. Jeżeli robimy coś takiego, że jakby wyciskamy tą sztangielkę zza głowy, czy jakby tak przywodzimy ramię do środka w ten sposób, klatka. To wtedy super na klatkę. Ale tak czy siak jest to o wiele lepszy ruch dla najszerszego, dlatego że też są tutaj włączone bicepsy, a przy większości ćwiczeń jednak na plecy, bicepsy bardzo mocno pracują. Dlatego jeżeli chcemy wyizolować plecy, najszersze oczywiście, to przenoszenie sztangielki, czy jakieś ściąganie linki prostymi rękami są naprawdę rewelacyjnym ćwiczeniem. Łokcie tak do środka jakbyś chciał, no tak? Dokładnie. I tak jakbyś pchał na moją dłoń łokcie. Okej. I tylko w takim zakresie ruchu, w którym czujesz, że są cały czas napięte plecy. Czyli nie za mocno nad klatkę, bo już ten ruch się kończy, jeśli nie jest taki efektywny. Coś mi na oko spadło. A, kawałek gumy. No. Czasem jest tak też, jak teraz byłem właśnie w Ameryce Południowej, tam jest duża wilgotność. Po miesiącu plecak już waży więcej, dlatego że ciuchy, wszystko naszło wilgocią trochę. Wilgocie, no. I 2 kilo więcej na przykład miałem. Wtedy już trzeba było kombinować i czegoś się pozbyć. No i to wiesz, wszystko da się dobrze zrobić i jak po prostu coś ci już nie pasuje, wyrzucasz, zamieniasz na nowe. A życie drogie w porównaniu do Polski? Czy? Bardzo tanie. Ja na przykład, jak wyprowadziłem się do Tajlandii, postawiłem wszystko na jedną kartę, mówię, wyjeżdżam, to dawałem radę przejść za 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, z czego miałem mieszkanie z basenem, jedzenie dla mnie i dla dziewczyny, no i skuter, paliwo. I dawałem radę przeżyć. A tak naprawdę tutaj to za mieszkanie się może tyle za samo zapłacić. W bloku, a nie wiesz, z basenem w apartamencie. No i wiadomo, można pewnie przeżyć dużo takich rzeczy, których tutaj normalnie w Europie nie jesteśmy w stanie tam zobaczyć. To wiesz, tam najważniejsze, żeby było tylko koszulka, spodenki, japonki, jakieś tam klapki, skuterek i sobie tylko jeździsz na jedną plażę, na drugą, gdzieś do dżungli. No to jest tak beztroskie życie, nie masz problemów tam po prostu. Wstajesz rano i już słońce świeci, cieszysz się życiem. Słuchajcie, to idziemy zaraz do Tajlandii, ale jeszcze zrobimy serię, jedną albo dwie. Słuchajcie, dzisiaj robimy ogólnie plecy, ogólnie cały tył można powiedzieć, dlatego jakieś wiosłowanie, jakieś ściąganie w pionie i oczywiście zrobimy coś sobie też na środek pleców, na tylny akton barków, czyli zrobimy sobie odmianę face pulla, taką odmianę, którą ja najbardziej lubię, dlatego że w największym stopniu się skupia nad właśnie środkiem pleców, czyli
tym, czego najwięcej, najczęściej brakuje w większości ćwiczących. Także zrobimy face pulla z dolną linką wyciągu. Tutaj mniejszy ciężar, bo nie da się tego zrobić na bardzo dużym ciężarze, żeby to było czysto technicznie. Łapiemy sobie trochę dalej. Łapiemy sobie takim uchwytem i staramy się jakby zrobić takie jakby bicepsy tyłem napiąć. To jest na górną partię, tak? Fajnie. To jest jakby między łopatkami najbardziej i tylna akton barków. Plus wiadomo, tam rotatory. Napiąć tyłem bicepsy. Kurde, tak ja miałem bark kiedyś rozwalony. Troszkę mi ciężko. U mnie jakbyś ma jakieś tam problemy od wyciskań, od takich rzeczy, od uderzania również, to właśnie wzmacniając tą całą tylną część, poprawiamy, że tak powiem, jakby siłę i stabilność całych barków. Tam, jak masz 6 lat, to już zaczynasz zawodowo walczyć. To są takie dzieci po prostu. Już mają tylko rękawice, używają już łokci, kolan, wszystkiego. I na przykład co tydzień walczą. Tak, normalnie. I co tydzień na przykład mają walkę na jakimś stadionie. Przy wieku już na przykład 21 lat, taki chłopaczek, no chłopak przeważnie, ma 200 walk już za sobą na przykład. Mój trener, który mnie tam prowadził, który mi wszystko zajęcia prywatne robił i tak dalej, miał ponad 500 walk na koncie. Wyobraź sobie. W wieku? 32 lata chyba. W moim wieku był. On miał 500 walk na koncie. To sobie wyobraź, tutaj w Europie, czy gdzieś na świecie, jak ktoś ma 20-30 walk, to już jest dużo. A tam 200-300 to jest norma. Po prostu to jest normalna rzecz. Jak już walczysz od małego, to tak 200-300 walk to nic takiego, nie? No tak. To jest aż niesamowite po prostu. No ale to jest tak, że wiesz, tam karierę też kończą w wieku 25 do 30 lat. I co potem? No bo jednak z takimi zawodnikami. No wiadomo, no że te kontuzje, to wszystko. No to jest, wiesz, tam dostajesz cały. W tajskim boksie jest tak, że tam się walczy, kto jest twardszy. To nie masz jakiegoś pykania, że sobie wiesz, wchodzisz, odchodzisz. Tam stoisz twardo, kto mocniej kopnie, kto więcej łokci przyjmie, zada i tak dalej. No i jednak nie ma co gadać, ale to wszystko się odczuwa później, szczególnie po paru latach. No i dużo z nich na przykład, wiesz, no kończy karierę w Muay Thai, zostają trenerami, też jeszcze mają spoko. No ale niektórzy na przykład kończą walczyć, no i muszą sobie szukać jakiegoś zajęcia. To nie zawsze wychodzi łatwo, bo w Tajlandii jest, wiesz, bardzo różnie z pracą i tak dalej. Jasne. Tam było tak, że jak mówiłeś, że walczysz w Muay Thai, to jesteś ich. Wiesz, okay. Co by się nie działo, na przykład zatrzymywała mnie gdzieś policja, mówi, co tu robisz? Ja mówię, że walczę w Muay Thai. Dobra, jedź. Na lotnisku miałem za dużo pieczątek w paszporcie, już mnie nie chcieli wpuścić. Co tu robisz? Ja mówię, że walczę w Muay Thai. Dobra, zapraszamy. Wiesz, słowo Muay Thai to tam jest... Sport narodowy. Sport narodowy, tam jest buddyzm. Buddyzm jest numer jeden, ale drugą rzeczą po buddyzmie jest najważniejszy Muay Thai. Co by się nie działo, gdzie nie pójdziesz, z każdym porozmawiasz, wiesz, o tajskim boksie. Wszędzie lecą gale cały czas, no coś pięknego, no. Dziękuję bardzo za fajny trening, za jeszcze fajniejsze opowieści. Słuchajcie, a wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to koniecznie musicie to zrobić. Łapki w górę i do zobaczenia na następnym filmie. Pozdro. A ja na sam koniec dodam, że też bardzo dziękuję, bardzo miło było poznać, poćwiczyć tutaj u Radka. Jak was mogę zaprosić do mnie na kanał Podróże Wojownika, będziecie widzieli, co się dzieje. Zapraszam.